Dzień dobry, szczęść Boże, z tej strony ksiądz Marek Kozioło, a to jest Posłaniec, podcast o pojednaniu. Rozmawiam w nim z moimi gośćmi na tematy związane z wiarą, Kościołem i pojednaniem. Zapraszam. Ostatni odcinek z cyklu Przygotowanie Paschy i będziemy rozmawiać o tej najważniejszej liturgii, o liturgii Wigilii Paschalnej. A gościem naszym jest ksiądz Paweł Obrzut, saletyn, który pracuje obecnie w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie. Szczęść Boże, cześć. Szczęść Boże, witam wszystkich, witam Cię Marku. Paweł, zapytam Cię tak jak pytał najmłodszy chłopiec w rodzinie żydowskiej, kiedy przeżywali Paschę. Dlaczego ta noc jest wyjątkowa? Czym ta noc różni się od wszystkich innych? Pytanie trochę przekorne, bo najmłodszym chłopcem w rodzinie saletyńskiej wyświęconym jestem ja, ale, no tak. Ale odpowiem bardzo prosto. Ta noc jest inna od wszystkich innych nocy, bo tej nocy Jezus Chrystus zmartwychwstał. I ktoś powie, że to jest rzecz oczywista, ale tak naprawdę ważniejszej informacji dla nas, dla ludzi wierzących, dla nas, dla chrześcijan, nie będzie. Więc odpowiadając na to pytanie najkrócej, ta noc jest inna od wszystkich, bo to jest święta noc zmartwychwstania Pana Jezusa. Mówi się też, że tej nocy chrześcijanie nie śpią. Ty masz takie doświadczenia, że nie spałeś tej nocy? Owszem, zdarzało się tak w seminarium. Myślę, że to było chyba wtedy, kiedy razem jeszcze byliśmy w seminarium. Rzeczywiście, całe świętowanie, cała liturgia tej Wigilii Paschalnej, jeśli jest dobrze przeżywana, to może potrwać tak, że rzeczywiście chrześcijanin spać tej nocy nie będzie. Jest ona długa, jest ona pełna znaków, jest bardzo bogata, ale to nie jest niespanie dla samego niespania, tylko niespanie z powodu tego, że dzieje się coś no, naprawdę najważniejszego i nie do przecenienia w ciągu całego roku. Mówisz, że jeżeli jest dobrze przeżyta, to w takim razie w jaki sposób się nastawić na to dobre przeżywanie? Zanim jeszcze przejdziemy do poszczególnych elementów liturgii, to może powiedz, według Ciebie, z jakim sercem, z jakim nastawieniem, z jakim pragnieniem rozpoczynać, iść na tę liturgię? Myślę, że przede wszystkim warto w sobie wzbudzić tą taką świadomość, że rzeczywiście to jest noc nie tylko pewnego wspomnienia, jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce, że ja nie idę do tego kościoła, nie spędzam w nim 2,5, 3 czy 3,5 godziny, po to, żeby tylko coś wspominać. Ja idę tam po to, żeby świętować też moje odkupienie, żeby świętować moją wiarę, żeby świętować to, że to, co zrobił Chrystus, to zrobił tak naprawdę dla mnie. A z takich rzeczy praktycznych to myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby przeżywać liturgię Wigilii Paschalnej jako całość. To znaczy, żeby pozwolić sobie i starać się tak zorganizować czas, żeby przeżyć najpierw Wielki Czwartek, przeżyć to opuszczenie Jezusa, moment Jego sądu, moment Jego modlitwy w Ogrójcu, potem przejść z Nim pod krzyż, przebyć z Nim cały Wielki Piątek, Jego mękę, poczuć tą mękę, poczuć tą pustkę i ciszę grobu w Wielką Sobotę i wtedy dopiero wejść i rzeczywiście świętować to Jego zmartwychwstanie. Oczywiście to jest taki ideał i ja rozumiem, że pewnie wielu z nas, zwłaszcza ci, którzy mają rodziny, którzy nieraz może muszą wyszarpywać ten czas, to oczywiście nie jest to jakiś obowiązek, ale ważne, żeby starać się jak najgłębiej wejść w te tajemnice, właśnie z tym nastawieniem, że to, co się dzieje się dla mnie, po prostu dla mnie osobiście. Czy masz jakieś takie szczególne wspomnienie związane z Wigilią Paschalną, jakąś jedną noc właśnie, w której zrozumiałeś, o właśnie o to chodzi, to jest, że coś przeskoczyło i no, odkryłeś jeszcze bardziej ten dzień, tę noc? Tutaj o dwóch takich rzeczach wspomnę. Pierwsza rzecz to jest ta, że kiedy właśnie w seminarium przygotowywaliśmy, bo robiliśmy to też wspólnie, tę liturgię całego Triduum, ale też Wigilii Paschalnej, to pamiętam raz, kiedy organizowaliśmy to Triduum w parafii w Krakowie, w naszej parafii Matki Bożej Saletyńskiej, to po zakończeniu tego Triduum podeszła do nas, do ceremoniarzy, jedna z pań i powiedziała proste słowa: dziękuję za to przygotowanie tego Triduum, zwłaszcza tej Wigilii Paschalnej, ponieważ ja mogłam się wtedy modlić, ponieważ się dobrze przeżywało. I nie mówię tutaj tego, żeby chwalić nas, że to dobrze przygotowaliśmy, ale mówię to dlatego, że zrozumiałem jedną rzecz,
że ta liturgia, że tak powiem, broni się czy tłumaczy się sama. Że jeśli ona jest dobrze przeżyta, jeśli jest przeżyta według tego, co zaleca nam Kościół, jeśli sobie pozwolimy czy zaryzykujemy to, żeby ona była długa, żeby trwała, żeby te znaki wybrzmiały, żeby były dobrze przygotowane, to liturgia prowadzi nas sama. Oczywiście nie liturgia jako pewne obrzędy, tylko liturgia, mówię w znaczeniu, jako dzieło Jezusa Chrystusa. Pan Bóg prowadzi nas sam. I można rzeczywiście, ja wtedy doświadczyłem tego, że rzeczywiście my mamy wszystko podane. Że Kościół naprawdę dał nam, można powiedzieć, na tacy pewien skarb, pozwolił nam to przeżyć. Teraz jest tylko pytanie, żebyśmy chcieli z tego skorzystać. To taka pierwsza rzecz, a jeszcze druga to jest takie, można powiedzieć, wspomnienie cykliczne, bo ile razy słucham egzultetu, orędzia wielkanocnego, o którym pewnie jeszcze zaraz trochę wspomnimy, czy ile razy, dwa razy do tej pory go wykonywałem, to zawsze urzeka mnie to, że w tej liturgii jakby zatraca się czas, że kiedy śpiewam egzultet, czy kiedy go słucham, to cały czas pojawia się takie określenie tej nocy. I najpierw mówimy, że tej nocy Izraelici wyszli z Egiptu, potem tej nocy Jezus Chrystus zmartwychwstał, a potem wreszcie, że tej nocy my uzyskujemy zbawienie. Jakbyśmy zupełnie połączyli wydarzenia z kilku tysięcy lat w jedną wielką i piękną świętą liturgię. Tak, mówisz o tej wyrazistości znaków. Pamiętam kiedyś takie spostrzeżenie jednego z naszych współbraci. Czasami podczas liturgii odczytuje się komentarze, które mają zapowiadać kolejne znaki, to co się będzie działo. On uczestniczył w takiej liturgii, w której nie było tych komentarzy, ale za to znaki były wykonane tak bardzo starannie, tak dokładnie, że dzieje się to, o czym mówisz. Ta liturgia tłumaczy się sama przez się. Te znaki nas prowadzą i z jakimś, no, taką minimalną świadomością możemy już nawet naprawdę bardzo mocno wejść w to, co się dzieje i rozumieć to, co się dzieje. One też nie są oczywiście ułożone przypadkowo. Cały układ liturgii, nie tylko Wigilii Paschalnej, ale całego Triduum, jak zresztą i nawet każdej mszy świętej, nie chcę używać tego słowa, ale zwykłej mszy świętej, jeśli tak można powiedzieć, jest ułożona według pewnego logicznego porządku. I naprawdę to nie jest tak, że ktoś sobie tak wymyślił i stwierdził, napiszę i poukładam te gesty. To jest coś, co naprawdę ja odczytuję jako taką jasną wolę Bożą i jako taki jasny sposób działania Pana Boga, który jest poukładany, który człowieka po prostu do Niego przyprowadza. To przejdźmy już bezpośrednio do tego, co się dzieje podczas tej liturgii. Zaczynamy przed kościołem w nocy. Sprawdzałeś, o której w tym roku będzie zachód słońca? Nie sprawdzałem, o której będzie zachód słońca, ale rzeczywiście ta noc jest bardzo, bardzo ważna. I tutaj wszystkie dokumenty kościoła, czy list, który już był cytowany we wcześniejszych podcastach, list okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych, mówi jasno, że to ma być noc. Skoro jest to Wielka Noc, jak nazywamy, to powinna się zacząć inaczej, musi się zacząć po zmroku, po zapadnięciu zmroku. Taką idealną godziną jest 21, ale 20 myślę, że jest jak najbardziej godziną akceptowalną. I rzeczywiście tutaj nie jest to przypadkowe. Nie tylko Chrystus zmartwychwstał w nocy, ale to noc paschalna była tym momentem, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu. I dla pewnej jasności znaku jest konieczne to, żeby odbywało się to w nocy. To jest Wielkanoc, a nie Wielki Wieczór. Niewielki Wieczór, też niewielki poranek. Czy niewielki poranek, no właśnie. Choć oczywiście tutaj jest dość popularna ostatnio, czy kilka lat temu dyskusja o procesji rezurekcyjnej, do której pewnie przejdziemy. Natomiast jednak ma być to Wielka Noc i tej nocy trzymajmy się. Czyli zachęcamy naszych słuchaczy, żeby sobie wybierali, jeśli mają taką możliwość, te liturgie, które zaczynają się o późniejszych godzinach niż 18 na przykład. Jak zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że 20 jest taką naprawdę uczciwą godziną do rozpoczęcia tej liturgii. To jest o tyle ważne, że właśnie tak jak wspomniałeś, pierwsza część tej liturgii odbywa się na zewnątrz, poza kościołem. I pierwszym ważnym znakiem tej liturgii Wigilii Paschalnej jest ogień. Ogień, który święcimy, jeśli jest taka możliwość pogodowa, powiedzmy, jako ognisko. Od tego ognia odpalamy świecę paschalną, na której znaczymy te znaki męki Jezusa i aktualny rok. To jest też taki pierwszy moment, w którym my jakby aktualizujemy to, co się wydarzyło.
że piszemy na krzyżu w tym roku, na Paschale, będziemy pisać w tym roku 2023 rok. Ten symbol ognia jest o tyle ważny, że kiedy już wnosimy ten Paschał do kościoła, to jest pierwsza taka procesja, która się odbywa tego dnia, tej nocy właściwie, tej nocy oczywiście, ten Paschał symbolizuje nam słup ognia, w którym Pan Bóg prowadził Izraelitów w czasie wyjścia z Egiptu i potem w czasie drogi do Ziemi Obiecanej. Więc już mamy piękny, jasny sygnał, który nam pokazuje. Wychodzimy ze świata, sprzed kościoła, z takiego świata nieraz grzesznego, nieraz będącego w ciemności, bo noc jest też zawsze symbolem ciemności i grzechu. Za światłem Chrystusa wchodzimy do wspólnoty kościoła, która też jeszcze, co ciekawe, jest na początku ciemna, bo w kościele mamy wygaszone światła, ale przy drugim przystanku na środku kościoła, kiedy diakon lub kapłan odśpiewuje te słowa światło Chrystusa, wszyscy wierni odpalają od paschału swoje świece. To jest przepiękny moment tej liturgii, kiedy mrok tego kościoła stopniowo jest rozświetlany światłem świec ludzi wierzących. To jest też symbol tego, jak rozkrzewia się nasza wiara, że wiara pochodzi od Chrystusa i różne narody, bo nie patrzymy, kto przyszedł wtedy do kościoła, w jakim jest stanie, każdy, kto ma taką wolę, kto ma taką dyspozycję, przychodzi i rozjaśnia swoje życie światłem Chrystusa. Wtedy też zapalamy wszystkie światła w kościele, to jest właśnie, kiedy już przyniesiemy Paschał do ołtarza, symbol tego oświecenia, które przynosi nam wiara w Chrystusa. Pamiętam z wykładów, z liturgii, że już tę procesję możemy nazwać procesją rezurekcyjną, bo już ona nam ogłasza to zmartwychwstanie. Paschał, symbol Chrystusa, który wkracza w ciemność, który daje to światło i w zasadzie już wtedy jest rozpoczęcie przeżywania tego zmartwychwstania. Właśnie jak to światło rozchodzi się. Oczywiście w formie pewnej jeszcze mimo wszystko zapowiedzi, bo jest to pierwsza, choć Wigilia Paschalna tak naprawdę cała, ona nie mówi, ona krzyczy. Ona krzyczy o zmartwychwstaniu. Czy czytania, czy właśnie orędzie wielkanocne. To wszystko jest tak naprawdę jednym wielkim wyznaniem tego, że Jezus Chrystus po prostu zmartwychwstał. Jesteśmy przy ambonie z paschałem, z zapalonymi świecami. Jest to orędzie wielkanocne odśpiewane, o którym też chcesz powiedzieć. I które uwielbiam. Mówisz, które uwielbiasz, które też mówisz, że jest takie poruszające, że to jest dzisiaj. Poza tym, że rzeczywiście jest to dzisiaj, to orędzie niesie w sobie ogromną nadzieję. Ono jest bardzo bogatym i bardzo starym tekstem, bo te pierwsze orędzia były już, mówi się o III, o IV wieku, to nasze jest szacowane gdzieś na wiek około VII. Więc ten bardzo stary tekst, on niesie, przynajmniej dla mnie, ja zawsze tak rozumiem to orędzie, jedną prawdę. Że tak naprawdę nie ma tak sytuacji w życiu zepsutej, nie ma sytuacji tak beznadziejnej, nie ma takiego grobu, z którego Pan Bóg nie byłby w stanie wyprowadzić jakiegoś dobra. Dokonuje się to oczywiście dzięki właśnie przede wszystkim Jezusowi. Tam w ogóle są takie piękne wezwania. Ja zawsze to orędzie właśnie odczytuję jako taki krzyk człowieka, który zrozumiał, że wygrał coś bez powodu. Że po prostu wygrał swoje życie bez powodu, że jego życie się zmieniło. I czasem ktoś powie, że tam jest chaotyczne, ale to jest właśnie taki chaos miłości, że ktoś mówi, jak niepojęta jest twoja miłość, żeby wykupić niewolnika, oddałeś swojego syna. Zaraz krzyczy o tym, że to jest właśnie ta noc wyjścia z Egiptu. Potem wychwala pszczoły, które stworzyły wosk, dzięki któremu mamy Paschał. Po prostu naładowany tekst, naładowany nadzieją, naładowany miłością i też wiarą w to, że to zmartwychwstanie tak naprawdę ciągle się dokonuje, że ono jest ciągle aktualne. To tak jakby ktoś poszedł pod ten grób, zobaczył, że jest pusty i właśnie chciał ogłosić, co się dzieje i nie znajdował słów i tak właśnie ogłaszał emocjonalnie bardzo i w takiej pełnej radości i spontaniczności, i nadziei. Spontaniczności właśnie to, co się wydarzyło, że Chrystus zmartwychwstał. W kościele też jest miejsce na radość i jest miejsce na to, żeby właśnie w taki sposób też tą swoją radość wyrażać. Dlatego też ważne jest, żeby tego egzultetu orędzia wielkanocnego nie skracać. Oczywiście mamy do dyspozycji wersję krótszą, ale tak jak wspomniałem na początku, to nie jest liturgia, w której powinno się skracać tak naprawdę cokolwiek. Tak też, skoro przy tym jesteśmy, pamiętam taki artykuł jednego z naszych współbraci, który też mówił, że
miał taką Wielkanoc, kiedy zdjął zegarek. Kiedy zdjął zegarek, już przestało go ciekawić, w którym momencie nocy jesteśmy. Ale to jest ta jedna noc, której naprawdę nie trzeba liczyć każdej minuty, każdej godziny. Myślę, że to jest też taka łaska, że jeśli to zrozumiemy, to to właśnie pomaga nam dobrze to święto, tę uroczystość, największą uroczystość przeżywać. Kończy się orędzie wielkanocne i wchodzimy w drugą część liturgii. Równie długą, jeśli nie jest skrócona. To liturgia słowa. Piękna i liturgia bogata, dlatego że mamy tam do dyspozycji 7 czytań ze Starego Testamentu, 8 czytanie z Nowego Testamentu i Ewangelię, czyli w sumie 9 urywków Pisma Świętego. Też ułożonych po prostu przepięknie, bo one prowadzą nas przez, powiedzielibyśmy, kerygmat tak naprawdę. Od stworzenia świata, od grzechu człowieka, niewola egipska, wyjście z tej niewoli, odnowienie przymierza, złamanie kolejne tego przymierza, obietnica, że zostanie on odnowiony ostatecznie przez mękę i śmierć Jezusa. Wreszcie, kiedy już mamy przejść do Nowego Testamentu, wybrzmiewa radosne Alleluja, chwała na wysokości Bogu. I najpierw święty Paweł mówi nam przez swój list o tym, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Potem czytamy urywek Ewangelii, który właśnie mówi o tym, że niewiasty odnajdują pusty grób, że spotykają się z tą tajemnicą, największą tajemnicą zmartwychwstania. I można powiedzieć, że to jest taki punkt liturgii, w którym wchodzi zupełna radość. Po prostu wszystkie gesty, wszystkie symbole wracają, choćby organy, wracają dzwony, dzwonki. To wszystko ma podkreślać, że to jest właśnie ten moment, że Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Tak jak mówiłem, nie kiedyś, tylko tej właśnie świętej nocy. Są takie liturgie, w których jeszcze na ten czas liturgii słowa znów jakby się gasi światło. Albo się nie zapala przy egzultecie, przy procesji tej pierwszej z Paschałem. Co ty byś powiedział na to? Powiem tak dyplomatycznie, że... Podpuszczam cię, ale... Tak, ksiądz Marek, znając tutaj moje poglądy, próbuje mnie wyprowadzić z równowagi i chyba zmusić montażystę do wycięcia pewnych fragmentów. Nie, mówiąc poważnie... No może jestem w stanie zrozumieć pewną teologię, w cudzysłowie teologię, może pewien zamysł, który towarzyszył tym osobom, które taki zwyczaj wprowadzały. Natomiast pod względem pewnej logiki znaków, no jest to jednak pewien błąd, bo skoro wnosimy Paschał, który tak jak wspomniałeś jest taką w cudzysłowie pierwszą procesją rezurekcyjną, ten Paschał rozświetla mrok i egzultet w orędziu wielkanocnym mówi, że przyszedł Jezus po to, aby rozproszyć mrok tej nocy i mówi, niech ta świeca płonie, to dlaczego potem gasimy? To Chrystus przyszedł czy nie przyszedł? Rozproszył mrok czy czeka, aż dojdziemy do Nowego Testamentu? No jest to pewna niespójność i myślę, że jak najbardziej trzeba by to zlikwidować i to nie jest moje zdanie, to jest zdanie zasadniczo dokumentów. Tak, liturgia jest logiczna i poukładana i też kiedy dobrze się jej trzymamy, to wszystko jest oczywiste i jasne. Tutaj nie trzeba nic dodawać od siebie, żeby poprawiać jeszcze. Jak mówi zresztą inny dokument, nikt nie jest właścicielem świętej liturgii i nikt nie ma prawa zmieniać w niej tego, co do niego nie należy. Oczywiście są pewne adaptacje, które no nawet i my jako księża możemy w każdej mszy świętej robić, ale no nie możemy sobie zmienić słów konsekracji, nie możemy sobie zmienić kolejności. To nie jest po prostu w naszej mocy. Tak jak mówisz, tutaj orędzie może być dłuższe lub krótsze, czytań można wybrać więcej lub mniej. To są te zmiany uprawnione, ale to są te. Tak zwane słynne racje duszpasterskie, jak się to nazywa. Kolejna część Wigilii i myślę, że nie chcę mówić ważna, mniej ważna, bo tak jak wspomniałem, cała ta liturgia jest równie ważna, ale kolejna istotna, czy kolejna podkreślona mocno część tej liturgii, to liturgia chrzcielna. Tak w ogóle można powiedzieć, że cały Wielki Post w tradycji Kościoła był tym okresem, który zmierzał do tej liturgii chrzcielnej. Dlatego, że jeśli sięgniemy do historii, kiedy chrzczeni byli dorośli, kiedy katechumeni, jak ich nazywamy, przygotowywali się do Chrztu Świętego, to od początku Wielkiego Postu przeżywali takie ostatnie obrzędy mające ich przygotować do przyjęcia chrztu w Wigilię Paschalną. To były tak zwane skrutynia, najpierw był wybór imienia,
przedstawienie wspólnocie i ostatnia prosta tych przygotowań, zwieńczona właśnie obmyciem w tej wodzie, która została, która też jest symbolem przejścia, tak jak Izraelici wychodzili, symbolem zmycia z siebie grzechu, żeby w tej wodzie, w tą świętą noc zostali obmyci. Ja szczerze mówiąc w praktyce nie spotkałem się z tym, żeby chrzczeni byli w Wigilię Paschalną dorośli, żeby byli katechumeni. W Polsce jednak ciągle jesteśmy w takich warunkach, gdzie chrzest dorosłych jest, powiedzmy sobie, no nie chcę mówić rzadkością, ale rzeczywiście czymś niezwykłym i dzieje się to raczej pewnie gdzieś w dużych miastach i to nie wszystkich. Natomiast mamy to, właśnie to wyznanie takie chrzcielne, czy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w naszej liturgii każdej Wigilii Paschalnej. Mamy litanie do wszystkich świętych, której część jest też przy sakramencie chrztu. Mamy potem odnowienie naszych przyrzeczeń chrzcielnych i kiedy poświęcimy wodę chrzcielną przy pomocy zresztą paschału, bo kapłan wtedy wsuwa paschał do wody, odmawiając przepiękną modlitwę, która znowu mówi, że to jest ta sama woda, nad którą unosił się Duch Boży przy stworzeniu, ta sama woda, po której płynęła Arka Noego, która oczyściła świat z grzechu, ta woda, przez którą przeszli Izraelici i w końcu ta woda, w której my się obmywamy. I właśnie my, kiedy już wyznamy, odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, wyznamy wiarę, to wtedy jesteśmy tą wodą chrzcielną też kropieni. To jest w ogóle przepiękny symbol, bo to jest jakby kolejny krok tej aktualizacji. To znaczy, o ile mamy wspomnienie czegoś historycznego, to znaczy najpierw właśnie wyjścia z Egiptu, potem zmartwychwstania, to nawet to, że Pan Jezus zmartwychwstał, wcale nie musi przynieść owoców w naszym życiu, w takim sensie, że my to możemy odrzucić. Kiedy ja staję w Wigilię Paschalną, kiedy wyznaję moją wiarę, wyrzekam się grzechu, to jakby mówię Panu Bogu, tak, ja wierzę w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i teraz proszę Cię, żeby to wydało owoce w moim życiu. Jak wydało w sakramencie chrztu, tak chcę to odnowić. To jest po prostu przepiękna tajemnica, jeśli tak na to spojrzymy, gdzie jeszcze mamy właśnie litanie do wszystkich świętych, czyli jedność Kościoła naszego na ziemi z Kościołem zbawionych, triumfującym, no jest to po prostu taka tajemnica. No szczerze mówiąc, mam ciarki w tym momencie, jak o tym opowiadam. I cieszę się, że to tak podkreślasz. Dla mnie to jest przejmujące podwójnie, kiedy w tym roku o tym rozmawiamy, dlatego że w ostatnim czasie też no, krąży taka, powiedzmy, grupa, sekta, możemy to nazwać, powtórnego chrztu, to znaczy ludzie, którzy bardzo mocno podkreślają konieczność świadomego, powtórnego chrztu. To jest związane z jakimś tam odłamem kościoła protestanckiego i wiele osób no, daje się jakby przekonać tej argumentacji. Tak, ja zostałem ochrzczony jako dziecko, ale teraz chcę być ochrzczony jako dorosła osoba. Tymczasem my w Kościele katolickim najważniejszy punkt całego roku, najważniejszej liturgii to jest właśnie świadome odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i no, jakby nie potrzeba szukać gdzieś indziej i dawać się zwodzić takim pomysłom, skoro wszystko jest. Tym bardziej, że jest to, właśnie mówiłeś o tej logiczności liturgii. Jest tu pewna nielogiczność, bo wtedy co to oznacza, że Chrystus w sakramencie udzielanym małemu dziecku nie przychodzi? Czy przychodzi gorzej? Czy jest to sakrament drugiej kategorii? No jest tu pewna nielogiczność. Rzeczywiście to, co mówiłem, że zawsze jakaś owocność działania sakramentu zależy też ode mnie, ale jednak sakrament jest rzeczą obiektywną. Kiedy jest łaska sakramentu, to ona jest udzielana. Więc teraz pytanie, dlaczego to powtarzać? Czy dziecku została udzielona mniej, bo mniej rozumie? Jest to takie bardzo wątpliwe też teologicznie i myślę, że tutaj oczywiście nie mówimy tego, żeby się wymądrzać, tylko po to, żeby też zrozumieć, że, jak to się mówi potocznie, nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Że tak naprawdę wszystko mamy, a i przecież w każdą niedzielę możemy w ramach aktu pokuty powtarzać też gest aspersji, czyli pokropienia wiernych na pamiątkę chrztu. I wtedy też jest dobra okazja, żeby oczywiście to nie jest samo odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, ale jest to dobra okazja, żeby sobie o tej łasce chrztu przypomnieć, żeby tą łaskę sobie uświadomić. I w konsekwencji żyć nią, właśnie świadomie nią żyć. Przede wszystkim. Czyli można powiedzieć, że ta liturgia chrzcielna to jest powiedzenie Bogu tak, że nie tylko wierzę, że było coś w przeszłości, ale chcę, żeby to działo się w moim życiu. Są proboszczowie, którzy
bardzo zachęcają rodziców spodziewających się dziecka, czy takich, którzy są właśnie świeżymi rodzicami, żeby z chrztem poczekali właśnie na liturgię Wigilii Paschalnej. Jak będziesz proboszczem, to też będziesz zachęcał do tego. Jeśli Pan Bóg dopuści w jakiejś wspólnocie to, że będę proboszczem, uchowaj Panie Boże, to te wspólnoty oczywiście, to tak, będę do tego zachęcał. I jest to akurat miałem okazję widzieć. Byliśmy zresztą też razem wtedy w naszej parafii w Rzeszowie, kiedy mimo różnych problemów technicznych z tym chrztem udało się. Jest to piękny zwyczaj, bo tak naprawdę zalecenie chrztu w niedzielę w ciągu roku wypływa też stąd, że niedziela jest właśnie pamiątką zmartwychwstania. Nazywamy ją czasem Małą Paschą. To bierze się stąd niedziela, że właśnie idealnym, po prostu doskonałym, najlepszym momentem jest właśnie Wigilia Paschalna. Więc oczywiście to jest tutaj wielki szacunek dla rodziców, którzy zdecydowali się na ten krok, bo tak jak mówimy, z dzieckiem, z rodzicami chrzestnymi, z rodziną, czasem z dziadkami, wytrwać te 3 godziny na tej liturgii, żeby to dziecko ochrzcić w nocy, no jest to duży, duży wyczyn, duży też taki znak wiary. Dlatego myślę, że tu naprawdę tym rodzicom trzeba serdecznie pogratulować. A jeśli ktoś się waha, czy może usłyszał taką propozycję, ktoś z naszych słuchaczy, to może niech to będzie taki znak, żeby się na nią zgodzić. I tutaj po raz kolejny wracamy do tego tematu logiki liturgii, że to jest najbardziej logiczny moment na chrzest, właśnie kiedy liturgia chrzcielna jest najbardziej uroczysta. I w konsekwencji niedziela jest najbardziej logicznym dniem na chrzest dzieci. Teraz właśnie znów w praktyce duszpasterskiej czasami się z różnych względów od tego odchodzi, ale jeśli tylko no, nic bardzo ważnego nie stoi na przeszkodzie, no to tylko niedziela. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie po raz kolejny powtórzę. Nie jest tak, że liturgię ktoś sobie usiadł i wymyślił i napisał. To są lata, to są wieki. W niektórych przypadkach to jest 1600-1700 lat pewnej myśli, oczywiście zaadaptowanej do naszych potrzeb, do naszych czasów, do naszego sposobu rozumienia, naszego sposobu patrzenia na świat, ale jednak pewnego zamysłu właśnie teologicznego, zamysłu logicznego, ale w takim znaczeniu, który ma nam pokazywać jakąś prawdę naszej duchowości, jakąś prawdę też o naszej drodze do Pana Boga. Tak, że zostaliśmy, tutaj mówimy o chrzcie, zanurzeni z Chrystusem w Jego śmierć i razem z Nim zmartwychwstajemy do nowego życia. To jest chrzest. Tak, dlatego też symbol przejścia przez wodę, która dobrze wiemy, że jak za długo posiedzimy pod wodą, to przestajemy oddychać. Śmierć dla grzechu, ale jesteśmy wynurzani do nowego życia. I też nieprzypadkowo jest to, że po liturgii chrzcielnej przechodzimy od razu do liturgii eucharystycznej, czyli do tego rzeczywiście szczytu uobecnienia ofiary Chrystusa w danym momencie. Tak? Jest to bardzo uroczysta też liturgia eucharystyczna. Szczerze się zachęca do pierwszej modlitwy eucharystycznej, czyli kanonu rzymskiego, który też podkreśla rangę głównie dlatego, że jest bardzo rzadko używany ze względu oczywiście na swoją długość, jak to u nas bywa. Natomiast rzeczywiście to też jest pewna logika. My tak naprawdę w czasie tej liturgii przechodzimy taki mały katechumenat. Wychodzimy z ciemności grzechu, jesteśmy pouczani Słowem Bożym, odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, które nas upoważniają, jeśli tak można powiedzieć, które dają nam możliwość uczestniczenia w Eucharystii. Też tak było, że katechumeni nie uczestniczyli w całej mszy świętej. Więc myślę, że to też jest taka praktyka dla nas dobra, duchowa, żeby po tym pokropieniu, po tym odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych poczuć się jak na takiej naszej drugiej, pierwszej komunii. Że ja jakby odnawiając te moje przyrzeczenie chrzcielne, na nowo wchodzę w tajemnicę Eucharystii, czyli tego, co Jezus dla mnie dokonał. Stąd też no, konieczność spowiedzi wielkanocnej, o której mówimy, to by było nielogiczne, jak już to się pojawia w naszej rozmowie, jak refren, gdybyśmy właśnie po liturgii chrzcielnej nie przystąpili do stołu pańskiego, jako ci, którzy otrzymali nowe życie, a teraz z tych największych darów nie korzystają. Oczywiście, jeśli ktoś tylko jest w stanie i może i jego życie, bo też wiemy, że różne są sytuacje, na to pozwala, to tak, to, no to byłoby jakieś pozbawienie siebie, jakiegoś no, ogromnego daru.
No nawet nie wiem, do czego to porównać, bo to rzeczywiście jest, już nie chcę mówić nielogiczne, ale też takie, powiedziałbym, troszkę puste. Jakby brakowało najważniejszego elementu. Trochę tak, jakbyśmy wysprzątali dom dla gościa i tylko zapomnieli zaprosić gościa. Tak? Jakbyśmy przygotowali nakrycia, tylko nie dali nic do stołu. Czyli tak naprawdę jakbyśmy chcieli odzyskać życie, ale nie zaprosili tego, kto to życie może nam naprawdę dać. Oczywiście tutaj ci, którzy mają jakieś przeszkody obiektywne, którzy nie mogą, my też zawsze mówimy, że to też jest miejsce dla was. Że tak naprawdę Pan Bóg różnymi drogami może działać. Oczywiście jest ta słynna reguła, że związał zbawienie z sakramentami, ale sam nimi związany nie jest. I wierzymy, że jeśli ktoś też szczerym sercem Boga szuka, jak nieraz w modlitwie eucharystycznej mówimy, to ta łaska też jest mu udzielana. Może w inny sposób, ale skoro jest to noc nadziei, noc zmartwychwstania, to niech ta nadzieja też wybrzmi dla tych, którzy może nie są w tak szczęśliwej, tak dobrej i tak pięknej sytuacji, jak my. Idąc do tego, co zewnętrzne, ale też widoczne, w tej liturgii jest też miejsce na to, żeby to był najczystszy obrus, dobrze wybrany, najpiękniejszy kielich, który się ma w zakrystii, i te naczynia najbardziej dostojne, które możemy, też szaty liturgiczne najbardziej uroczyste. Paschał woskowy, a nie plastikowy. Tak jest, żeby też przez ten zewnętrzny wyraz tej liturgii pokazać, że ona jest raz najważniejsza, a dwa właśnie, że jest taka prawdziwa, że jest taka odnawiająca wszystko. Nie na darmo jest taki nacisk w ogóle na prawdziwość znaków w liturgii, dlatego że one właśnie są wyrazem naszej wiary. Ja często, kiedy ktoś mówi mi na przykład, dlaczego mamy wydawać pieniądze na wyposażenie kościoła? Dlaczego mamy wydawać pieniądze właśnie na pozłocenie kielicha? Dlaczego mamy wydawać pieniądze na nowy paschał co roku zrobiony z wosku, który, nie oszukujmy się, nie jest najtańszy? Ale mi się to zawsze kojarzy z tymi zarzutami Judasza, który, nie wierząc w Jezusa, mówi, dlaczego pozwoliłeś Marii się namaścić, jak można było to za 300 denarów sprzedać i rozdać ubogim. Judaszowi nie chodziło o to, że było 300 denarów, tylko problemem było to, że nie wierzył w Jezusa. Więc jeśli my wierzymy w to, co się dzieje i wiemy, to naprawdę nie będziemy oszczędzać. I tu nie chodzi o jakiś przepych, nie chodzi o to, żeby pokazać, że nas stać, tak? Że nas stać na nowy paschał. Nie, chodzi o to, żeby to pomogło nam, pomogło naszej duszy, nam jako ludziom przeżyć prawdziwie ten znak. A czasem już bardzo złośliwie mówię, że jeśli mamy plastikowy paschał, to musimy zmienić egzultet, ponieważ tam jest ten owoc pracy pszczelego roju, który wydała pracowita pszczoła. Więc wtedy trzeba by zmienić owoc pracy inżynierów, chemików, pewnie, bo to fabryka polichlorek plastiku. Winylu, tak, pracowici, pracownicy fabryki plastiku. No oczywiście mówię złośliwie, ale no i tu wychodzi pewien dysonans. Wychodzi, że plastik jest pewnym zafałszowaniem liturgii. Też ja osobiście to, jak przygotowuję się do tej liturgii, to dla mnie takim może zabawnym, ale ważnym elementem jest to, jak już sobie na koniec po tych wszystkich zbiórkach, próbach, przygotowaniach biorę prysznic, biorę białą, uprasowaną, elegancką koszulę. Spinki z mankietów. Do mankietów. I też sobie w ten sposób pomagam, żeby przeżyć to w sposób najbardziej uroczysty, jaki jest możliwy. Bo jeśli tego nie będziemy świętować, to pytanie, co będziemy świętować? Nie mamy większego powodu do świętowania. Znowu się odwołam do mojego ukochanego egzultetu. Tam padają takie słowa, że nic by nam nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. Czy mówiąc językiem świętego Pawła, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest wasza wiara. Więc naprawdę nie znajdziemy innego powodu do świętowania. Więc dlaczego tego nie świętować? Po prostu. Znowu, logicznie. I logiczne jest to, że ta liturgia kończy się procesją, w której chcemy ogłosić to, co przeżyliśmy na tej liturgii. I znowu wchodzimy na grząski grunt dla niektórych. Wchodzimy na grząski grunt, to prawda. Natomiast podejdźmy, że tak powiem, do tego spokojnie, też według tego, co mówi nam Kościół w swoich dokumentach.
Właśnie, Wielka Noc. Znowu powiem, że rozumiem tych, którzy są przywiązani może i trochę sentymentalnie, tradycyjnie do procesji rezurekcyjnej rano. Ja sam jako dziecko pamiętam, że tak to wyglądało, że procesje rezurekcyjne były rano, wstawało się na godzinę 6, wtedy ona się odbywała. Natomiast znowu, pewna logika liturgii pokazuje nam, że skoro ogłaszaliśmy przez 2,5 godziny albo 3 zmartwychwstanie Pana Jezusa, no to teraz logiczne jest, że nie świętujemy tego we własnym gronie, ale wychodzimy do świata, co ciekawe, tego świata, z którego przyszliśmy do kościoła, wychodzimy już z Jezusem zmartwychwstałym i ogłaszamy, zobaczcie, Jezus zmartwychwstał i to jest też nadzieja dla was. Zmartwychwstał w nocy, my w nocy to ogłaszamy. Jest to pewien właśnie taki logiczny układ. Też można na to popatrzeć z drugiej strony. Jeśli całą liturgią ogłaszamy to, że Jezus zmartwychwstał, przez przyrzeczenia chrzcielne zaprosiliśmy Go do naszego życia, czyli już pokazujemy, że On już w nas zadziałał i teraz odnawiamy to działanie, to pytanie, co mamy zrobić w tym czasie między Wigilią Paschalną a ewentualną procesją rezurekcyjną rano? No tak, w grobie już figura zasłonięta, Pana Jezusa już w grobie nie ma. To co, mamy Go schować do tabernakulum i musi poczekać 6 godzin, zanim ogłosimy, że zmartwychwstał? Jakieś opóźnienie dziwne. Dosłownie przed chwilą wróciłem ze spotkania naszej grupy liturgicznej dorosłych tutaj w Gdańsku-Sobieszewie i też ten temat się pojawił. Rozmawialiśmy też i o całym Triduum Paschalnym i użyłem takiego porównania, że to jest trochę tak, jak załóżmy, dziecko rodzi się w sobotę o godzinie 23:50, ale jego babcia dowiaduje się o tym w niedzielę o godzinie 6 rano. I teraz pytanie, czy dziecko ma świętować swoje urodziny w sobotę, powiedzmy 19 kwietnia, czy ma świętować to, że babcia się o tym dowiedziała w niedzielę 20 kwietnia? Znowu absurdalny przykład, ale no jednak istotą jest sam fakt zmartwychwstania. Z praktycznych rzeczy, jak to zrobić? Jeśli jest ktoś przyzwyczajony do tej procesji rezurekcyjnej rano, jeśli może parafia jest taka, która jest do tego przywiązana, to już może jest taki bardziej nasz pomysł niż dokumenty Kościoła, ale zróbmy procesję rezurekcyjną wieczorem po Wigilii Paschalnej, a jeśli jest takie pragnienie, nikt też nam nie zabrania zrobić na przykład procesji eucharystycznej z monstrancją w niedzielę rano, na pamiątkę tych niewiast, które przyszły odwiedzić i zobaczyły pusty grób. To taka luźna propozycja, ale oczywiście znowu rozumiem pewne tradycje, rozumiem pewne zwyczaje, które się pojawiły, ale jednak nie rozdzierajmy też tej liturgii, którą daje nam Kościół. Kiedy mówimy o procesji rezurekcyjnej w nocy, to ja myślę jeszcze o jednej rzeczy, która w zasadzie pojawia się w ostatnim czasie, bo chyba jest tak, że świat jest tam coraz bardziej wrogi i wszelkie inicjatywy, które są publiczne, spotykają się z jakimś oporem. Tutaj jest jeszcze ten czynnik, że to się dzieje w nocy, kiedy ludzie sobie śpią i mogą powiedzieć, dlaczego budzicie nas w nocy, kiedy my już chcemy spać. Myślisz o tym czasami, jak czujesz to napięcie? Zdecydowanie tak, bo nie wiem, czy pamiętasz w czasach seminarium, ale pojawił się pomysł za jednego z ceremoniarzy, żeby nawet włączyć dzwony. Po pierwsze wyłączyć światła na osiedlu, żeby ten znak wybrzmiał, a po drugie włączyć na maksa dzwony w kościele. Oczywiście no, myślę, że to byłaby może troszkę właśnie w kontekście świata, który jest przesada, ale z drugiej strony też musimy tu powiedzieć jasno, my też mamy prawo wyznawać naszą wiarę, mamy prawo tą wiarę manifestować i uważam, że akurat wyjście raz do roku, nawet w porze nocnej, nie jest czymś, co sprawia, że narzucamy się, co sprawia, że nakazujemy wierzyć. No, powiedzmy obiektywnie, nawet jeśli ktoś przebudzi się o północy czy o pierwszej w nocy, o ile śpi w tym czasie, no to nie jest to coś, co zaszkodzi, nie wiem, jego zdrowiu, zaszkodzi wypoczynkowi jego rodziny. Oczywiście taki argument może się pojawiać, ale popatrzmy na to też po prostu rzeczowo, jasno. I też uważam, że nie możemy dać się zamknąć w kościele. Nasza wiara też jest z natury misyjna i jeśli ktoś doświadczył tego miłosierdzia, doświadczył zmartwychwstania,
To jest naturalne, że chcę o tym mówić. Kiedyś w ogóle znalazłem świetne dla młodzieży porównanie. Wiemy, że Jezus opowiadał przypowieści o Królestwie Bożym. Mówił, że Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy, że Królestwo Boże jest jak ziarno rzucone w ziemię i tak dalej. I ktoś kiedyś zrobił takiego mema, na którym było napisane: z Królestwem Bożym jest jak z poszukiwaniem najlepszych memów. Szukasz go całą noc, a jak już znajdziesz, to na drugi dzień go wszystkim pokazujesz. I to idealnie pasuje do Wigilii Paschalnej. Jeśli zmartwychwstania doświadczysz, to jak tego mema, którego znajdziesz, chodzisz i pokazujesz wszystkim znajomym. Ktoś powie, że jest głupi, ktoś powie, że jest mało śmieszny, ale dla ciebie jest czymś najważniejszym. Pytałem też moich rozmówców w poprzednich odcinkach, w jaki sposób nie przeżywać danego dnia. Z tym pytaniem też wracam do ciebie. W jaki sposób na pewno nie przeżywać Wigilii Paschalnej? Ja powiem tak znowu bardzo potocznie. Nie przeżywać jej po łebkach. To znaczy nie iść na Wigilię Paschalną z nastawieniem: ale będzie długo, a czemu tak długo? No nie, nie iść z takim nastawieniem. Po prostu nie przeżywać tego w taki sposób, że to jest mój kolejny obowiązek, który ja muszę spełnić, który będzie trwał nie wiadomo ile. Bo takie nastawienie sprawi, że my nie będziemy się skupiać na znakach, tylko będziemy się skupiać na naszym zegarku, który będzie nam pokazywał, jak długo jeszcze. I taka druga rzecz, bardzo praktyczna. Znowu, ja nie mam tutaj nic do zwyczaju poświęcenia pokarmów i nie chcę go tutaj deprecjonować, ale powiedziałbym tak przekornie, żeby jajko i kiełbasa nie zajęła miejsca Chrystusa. Dla mnie osobiście takim dobrym przygotowaniem też do Wigilii Paschalnej było to, że kiedy już w domu rodzinnym z moją rodziną skończyliśmy poświęcenie pokarmów, w sobotę po południu był czas na to, żeby rodziną wybrać się na adorację Najświętszego Sakramentu. Kiedy już w kościele jest pusto, jest tylko wystawiony Pan Jezus. Myślę, że w Wigilii Paschalnej pomaga to, o czym mówiłeś, żeby znaleźć sobie taki czas, że ja już nie szykuję rzeczy, nie przygotowuję czegoś na jutro, nie przygotowuję na śniadanie wielkanocne. Zostawić sobie też czas właśnie na przygotowanie się, na doświadczenie tej ciszy grobu. Czyli żeby tej Wigilii Paschalnej też nie zabiegać. Bo znowu, jeśli ja cały dzień biegam, nie zostawię sobie tego czasu i wpadnę, tak mówiąc potocznie, na tą mszę świętą, na tą Eucharystię, Wigilię Paschalną, no to znowu mój organizm, zupełna, czysto, naturalna, fizjologiczna rzecz, będzie mi wołał i będzie mnie usypiał. Więc nie w pośpiechu, nie stawiać niczego innego na miejscu tej Wigilii Paschalnej, po prostu. Dzięki. Ja jeszcze cię zapytam, myślę, że mogę być wyrazicielem pytań innych osób. Czy jak się uczestniczy w Wigilii Paschalnej, to trzeba iść do kościoła w niedzielę? To są moje dwa ukochane pytania na katechezie. Proszę księdza, czy trzeba? I drugie, czy to jest grzech? Tak. Jak się coś zrobi? Dodam ku uciesze wszystkich, którzy pytają, czy trzeba. Nie trzeba. Nie trzeba. Wigilia Paschalna jest już świętowaniem Zmartwychwstania. Tak naprawdę w czasie niedzieli wielkanocnej używamy praktycznie tych samych pewnych modlitw w czasie Eucharystii. Można powiedzieć, że nawet niedziela wielkanocna i cała oktawa Wielkanocy, warto wspomnieć, że mamy przecież oktawę, czyli 8 dni świętowania tej uroczystości, jest tak naprawdę odwołaniem się właśnie do tej nocy, o której mówiliśmy, do tej nocy Zmartwychwstania, nocy Wigilii Paschalnej, więc rozwiewając wszelkie wątpliwości, nie trzeba, można pospać. Nie trzeba, ale też potrzebujemy tę gorliwość i taką tradycję, która u nas jest w Polsce, że idzie się po prostu. I Bogu dzięki, i Bogu dzięki. Mm. I niech tak będzie, i nawet i całą oktawę, żeby uczestniczyć, coś pięknego. Absolutnie nie mówię tutaj tego, żeby mówić, że proszę mi nie iść w niedzielę do kościoła. Nie, proszę iść w niedzielę do kościoła. Ale jeśli komuś ciało omdlałe sprawi, że nie wstanie, czy chociaż sobie tego nie wyobrażam, no to grzechu nie ma. Tak? Jasne, to już jest tak z pobożności. Z pobożności, z wiary. Nawet z wiary po prostu. Że tak. Jak z tym memem, tak? Że nie pokazuję jednemu, ale jeszcze kolejnym. Może kogoś spotkam, pokażę mu to w tym duchowym sensie, to zmartwychwstanie jeszcze po raz kolejny.
Powiem Ci, że przez tę rozmowę już rozbudziłem sobie takie oczekiwanie wielkie na Wigilię Paschalną i na całe Triduum. Tak jak mówimy o tym wszystkim, ja już no, naprawdę nie mogę się doczekać. Dziękuję Tobie za te wszystkie wyjaśnienia, za to, co mówisz, za to, czym się dzielisz. Jakieś życzenie wielkanocne dla naszych słuchaczy? Żeby dobrze przeżyć, pozwolić sobie dobrze przeżyć całe to Triduum. Myślę, że piękniejszych i lepszych życzeń złożyć nie można. Zaufać Panu Bogu, dać sobie też czas na dobre przeżycie tego okresu, tych świąt i wierzyć w to, że to zmartwychwstanie dokonuje się też ciągle w naszym życiu po prostu. Dodawał, że do tego nic nie będę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był ksiądz Paweł Obrzut, saletyn posługujący w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.